Siemanko, witajcie w piątek. Wczoraj sobie wyrzuciłem tą koparkę w pola. Pewnie film był. Także niezorientowanych odsyłam do zapewne wcześniejszego filmu. A dzisiaj jest akcja taka. Wczoraj sobie gruberowałem pod tą soję takie bardziej piaszczyste kawałeczki. Nawet się to fajnie robiło. Także pomimo mokra piaski mają tam jakieś plusy zawsze. No, że na mokrze można sobie tam robić. I co, dzisiaj akcja. Chciałbym porządek z tymi gałęziami trochę zrobić. Bo dopóki ich tam nie zbiorę, to pewnie, że tak. Dopóki ich nie zbiorę, to nie będę mógł wyrywać tych korzeni. I tak wpadłem na taki pomysł, już wczoraj się tak w sumie zastanawiałem nad tym, żeby użyć do ładowania tych gałęzi koparki. Ten, o ile tam z chwytem nie powinno być problemów, jedynie może być problem z 17. Może być problem z, jak gdyby to powiedzieć, z wciąganiem tego materiału przez ten rębak. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może. No jakby wyszło, to by było super, powiem sobie, mógł sam. Sam bym sobie mógł ładować te gałęzie do tego rębaka. On ma tą taśmę. Także no zobaczymy. Może się, może coś z tego będzie. Spróbować można zawsze. Tylko tak, tutaj ostatnio rąbałem i szczelił mi jeden pasek. Ten widzę, że jest całkiem luźny. Także no nie. O mój Boże. 19. Ja wziąłem co? 17. Ten pasek jeden mi szczelił. Ten drugi jest taki trochę luźny, także wymienimy sobie ten pasek. Poszukamy sobie, może jakieś stare będę miał. To sobie to wymienimy. I już by była maszyna gotowa. Ostatnio ją tam trochę serwisowałem przed wyjazdem. Także jest tam wszystko nasmarowane. Także powinno chodzić. No i dobra. Także co? Ściągam ten pasek. Idę szukać jakiegoś miarę, najlepiej dwóch. Najlepiej dwóch. O, takiej samej. Żeś odkręcił pan. To żeś pan odkręcił. Najlepiej dwóch o takiej samej długości. Tu idą dwa, także zaraz się coś tutaj wykombinuje. Dobra, szukam pasków i widzimy się później. No i dobra, ja już prawie na miejscu, ciekawe czy tu przejedziemy. Tylko tak, trzeba się zastanowić, jak to ugryźć teraz, żeby tutaj za bardzo nie manewrować tym rębakiem. Dobra, na spokojnie. Czyli gdybyśmy tutaj brali, to by było źle. Musielibyśmy brać co z tamtej strony. Czekaj, bo moja wyobraźnia teraz trochę teraz musi popracować. Gdybym łapał je tutaj i przewoził tak, o, nie, też by było źle. Źle to jest złożone.
musiałbym stanąć tam. Tym. Albo. Źle. Źle jest z tego względu, że chwytając gałęzie tutaj, przenosząc je tutaj, mamy tak jak gdyby to powiedzieć. Nie, dobrze, co ty, panie? Tu i tu jest przód wtedy? No, elegancko. Kurde. Luksus. I no, chodzi o to, żeby te grubsze części najpierw wchodziły do rębaka, a cieńsze, no, jak gdyby, żeby nie wkładać pod włos, prawda? To już będzie pół sukcesu. Także okej, okay, dobra. Chwytam sobie wiązkę jedną i co? I ustawię ten zestaw, tak żeby miał tu dobrze chwytać i działać.
dobra, coś zaczęło padać. Miało dopiero po południu padać. No i co wam powiem? Żebym się zmachał. No to idzie. Nie jest źle. Myślałem, że to będzie gorzej szło. Tylko co, no przydałoby się. Najlepiej jakby był jakiś chwytak, żeby te gałęzie, prawda, ścisnąć. Najlepiej jeszcze z możliwością obrotu. No ale wiecie. Nie, to nie jest koparka do ładowania gałęzi. Także dobrze jest jak jest. No i co, najlepiej jakby była możliwość chwytania takich właśnie mniejszych kupek. Bo ten rębak sobie słabo radzi, jak jest w jednym miejscu więcej gałęzi. To on sobie z tym słabo radzi, po prostu nie chce tego wciągać. A jak tak na bieżąco ma podawaną tą w mniejszej ilości masę, no to wtedy najlepiej do najlepszą wydajność uzyskuje. Także co, no przydałaby się jeszcze jedna osoba, żeby tylko tam wtykała i by to robota szła. No myślę, że wydajność w stosunku, powiedzmy, nawet do trzech osób, które noszą gałęzie, to jest nieporównywalnie większa, bo o ile tutaj jest komfortowa sytuacja, bo te gałęzie są jakby świeże, o tyle jak to by nam przerosło później, powiedzmy, jakbyśmy to dopiero na jesień robili wysuszone, jakby to poprzerastało, no to każdy, kto tam wyciągał takie gałęzie poprzerastane, to sobie zdaje sprawę, jaka to jest mordęga. Nawet by było luks, jakby, powiedzmy, koparką w pobliżu rębaka, powiedzmy, wkładał i właśnie resztę, żeby już sobie tylko tutaj ładowali, prawda? Ale spokojnie można to ogarnąć w ten sposób, że właśnie wkładać trochę i później ręcznie tam jakoś tam to poukładać i by było luks. Dobra, widzę, że się bateria kończy. Także co, na obecną chwilę tyle, bo i tak pada. Te gałęzie są i tak mokre, także mi tam nie zależy, że to zmoknie. One i tak idą od razu do pieca pomieszane z miałem, także w zasadzie nie przeszkadza mi to, że one tam będą wilgotne, bo one i tak zaraz będą spalone. No i tyle. Także co, chyba sobie teraz podjadę, powyrywam sobie te korzonki. Póki pada, a jak przestanie padać, to sobie dalej będziemy działać. Także na razie, hej. Thank you.
Oh.